pożegnanie zobaczymy, czy im odleci. Przypomnę, że ten konkretny egzemplarz bazuje na co dzień na lotnisku w Modlinie, tym, z którego latają tanie linie lotnicze. Za chwilę powinniśmy zobaczyć też przejście do konfiguracji lotowania. No i rzeczywiście widzimy wysunięte podwozie, relatywnie niska prędkość i ten dźwięk silnika. Ale to jest bzyk komara w porównaniu. Zobaczcie, jak wyglądają te ciasne zakręty w wykonaniu Mima. One naprawdę nie są aż tak ciasne. Tu nie było tej całej elektryki. Piękne pozowanie do zdjęcia. W tej historii polskiego lotnictwa. Polskiego przemysłu lotniczego, no i oczywiście polskich lotników. Pamiętacie, mam nadzieję, Delfina, który latał tutaj, ten odrzutowiec startujący z trawy. Tamtym samolotem można polatać komercyjnie. Panowie, którzy opiekują się w ramach swojej fundacji Limami, chcieliby też dopuścić te limy do lotów pasażerskich, ale na razie nie jest to możliwe. Wyobraźcie sobie, jakie byłoby to uczucie, siedzieć tam jako pasażer. Szanowni Państwo, a jeszcze przelot. A to już ekspedytor, kolejny bohater naszych tegorocznych.